wczorajszym odcinku mieliśmy naprawdę mega trudne wyzwanie. Za to dzisiaj coś tak czuję, że będzie jeszcze gorzej. Jedna sek... No to super. Ponieważ dzisiaj co minutę będzie teleportowało mnie w losowe miejsca i nie mam zielonego pojęcia, czy ja w ogóle dam radę gdziekolwiek się dalej dostać. Plus za to jest taki, że od razu jestem przy wiosce, więc mogę cokolwiek sobie tutaj ogarnąć, przynajmniej mam taką nadzieję. Może tym razem żadnych mobów mnie do góry nie wyrzuci. Tylko, no właśnie, mam... Chciałem powiedzieć, że mam 60 sekund, w tym momencie już mam tylko 30 na to, żeby cokolwiek zebrać, żeby później nie musieć szukać wioski. No to jest jakaś tragedia, nie wiem, czy ja tutaj dam radę. Jest jakaś tutaj większa chata, w której mogę cokolwiek znaleźć. 20 sekund. Proszę mi dać coś ciekawego. Dobra, mam chleb. Czy jakiś, nie wiem, domek kowala? Ja nie wiem, czy w takiej wiosce w ogóle domek kowala się znajduje. Najgorsze jest to, że ja mam naprawdę dobrego spawna w tym momencie. Mam tutaj wioskę, tam dalej widzę, że jest już pustynia i nic z tego. No i dupa, to żebym się nacieszył. Okej, najgorsze jest to, że ja się teleportuję w ogóle jakieś 1000 kratek od poprzedniego miejsca, w którym byłem. I nie ukrywam, że dżungla trochę mi utrudnia teraz całą sprawę w sumie. Dobra, ja sobie muszę wziąć jakieś drewienko, bo tak to będzie ciężko, no ja... muszę przeczekać, ja nie będę stąd wychodził, bo to bez sensu, szukanie czegokolwiek tutaj nie ma najmniejszego sensu. Po prostu mam nadzieję, że w końcu trafię gdzieś w naprawdę fajne miejsce, gdzie nie będę musiał już kombinować. Jak załatwię wszystkie rzeczy, to mam generalnie tylko 60 sekund na to, żeby przenieść się do netheru. W netherze już będzie może troszkę prościej, aczkolwiek dalej nie wyobrażam sobie, jak ja mam to niby zrobić. Dobra, 10 sekund. Nie, no nawet nie stawiam tego craftingu, to bez sensu, żebym to stawiał. No i dupa, 4 sekundy. 3, nie działa, zatrzymało się. A może nie tepnie. A nie, dobra, już tepnie jednak. I co? Gdzie teraz jestem? W przestrzeni. Super. A co, że gdzieś mnie zbuguje, nie będę... No gdzie mnie teraz? O, dobra, może być. Ej, nawet mi pasuje. Dawaj, szybko, 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 patyki, a nie się... Nie zdążę drewna chyba wziąć ze sobą. No tego to ja się nie spodziewam w ogóle. Dobra, dawaj szybko, na szybkości. Proszę, 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 żebym ja się wyrobił tutaj z zebraniem tamtych rzeczy. Szybko, 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 weź to ze sobą. Bo potem nie będziesz miał drewna, głupko, i znowu będziesz marudził. 30 sekund, żeby dostać się do piramidy. Szybko, dawaj. Może chociaż coś ze skrzynki znajdę, żelazo, cokolwiek. Już nie musiałbym wtedy wioski szukać, no nie? 20 sekund. To nie za szybko leci, coś mam wrażenie, że to leci trochę szybciej niż 20 sekund. Dobra. Skrzynki. Jo, dupa, tu nic nie ma. Tu, złoto, złote jabłko, coś tu mam. I żelazo, 2 diamenty, no dobra, no to i tak dalej, nic mi nie daje, bo nie... Nic nie mam. Dobra, weźmy sobie jeszcze może te klienci przy okazji, jak już jestem i... No i dupa, no i tyle. No, przepraszam bardzo. Ja nie wiem, jak ja to dzisiaj zrobię, naprawdę. Ja nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe do przejścia. Dobra, mam wioskę kolejną, ale to dobry plus, w sensie, że chociaż tyle mi się tutaj trafiło. Czy tutaj będzie może golem? Ej, jakby tutaj był golem, to ja bym dał radę go utłuc. Po co ja robię tyle craftingów? Nieważne, dobra. Daj mi tutaj siekierę. Ja bym sobie wziął jeszcze może trochę drewna. I tego golema spróbował utłuc. No w 60 sekund chyba się wyrobię, no nie? Gdzie on jest? Dawaj go na szybkości, bo jest gdzieś tutaj golem. Halo, jakaś dziwna wioska. Czemu ona się taka stworzyła w ogóle? W takich wioskach są golemy, bo ja tak się... średnio widzę. Jo, zanim ja go znajdę, 20 sekund mi zostało, to już nie mam szans, żeby go utłuc. Jest! Dawaj to! Dawaj! Gościu! O nie, zepsułem to! O nie, zepsułem to! Zbychu! No i dupa, nie tym razem! Dobra, gdzie w tym momencie jesteśmy? Jesteśmy znowu na pustyni, nie? Nie wiem, czy tutaj nie byłem przypadkiem już jakiś czas temu. Chyba. Generalnie to będzie mnie teleportowało chyba gdzieś tak w obrębie 2000 kratek. W sensie na X i na Y, czyli w sumie 4000 kratek gdzieś tam maksymalnie. Mogę chyba mieć odległość od siebie. Nie, no fajnie, no mam wioskę, mam dwie wioski, ale 30 sekund tylko, żeby się tam dostać. Ej, już tutaj kiedyś byłem. Ej, serio, już tutaj kiedyś byłem. W sensie, chyba jeszcze zanim zacząłem nagrywanie. No nie, no do tej wioski nawet nie mam jak się zbliżyć. Nie ma opcji. Czekajcie, ja bym chciał, żeby w ogóle, żeby teraz mnie gdzieś teleportowało, żeby mógł wziąć kamień, chociaż zrobić sobie tą żelazną, kamienną siekierę, żeby mógł pobić golema, no bo jak tak będzie wyglądało, to ja nic nie zrobię. Dobra, mamy... Okej, dawaj, schodzimy na dół, trzeba do tego taktycznie podejść, bo tak to ja już naprawdę się pogubię całkowicie. Dobra, dawaj ten kamień, na szybkości dawaj cokolwiek bym sobie zrobił i szybko wtedy gdzieś do wioski trafić. Żelazo, szukamy pulki i na momencie muszę przygotować, no właśnie, przygotować przejście, żebym tylko tego nie zepsuł jak ostatnio. Oj, to będzie ciężki odcinek, coś tak czuję, naprawdę. Dobra, mam 30 sekund, żeby się wydostać, czy ja zdążę cokolwiek sobie przygotować? Myślę, że tak, myślę, że zdążymy. Patyków mam 5, okej. Dawaj. Kilof, siekiera. No i w zasadzie tyle, no bo więcej nie mam. Łopatę jeszcze bym sobie zrobił. Czekaj, dawaj, zdążę? Zdążę, no spokojnie. Okej. Czyli tylko gravelik, no i muszę to żelazo zdobyć. Ja pierdzielę, ale to jest trudne. Dobra, 10 sekund, ja nie kombinuję. Mam nadzieję, że trafię z powrotem w miejsce, gdzie jest wioska, no nie? Bo... Czy tak nie będzie? Jest tu wioska? No nie wiem, na pustyni jestem, nie? Nie. Pewnie gdzieś tutaj będzie wioska, ale jest za daleko ode mnie. Prawda. O Jezu. Dziękuję za wszystkie na zdrowie. Nie widzę tutaj nic. Totalnie. Jeżeli chodzi o...
No nic nie ma, no. Okej, coś tak czuję, że tam wcześniej chyba biegałem i tam gdzieś będzie ta wioska, ale no nie. Zostaje mi jedyne co poczekać, bo tak to... Okej, tam chyba nawet widzę, że jest sawanna. Proszę, wrzuć mnie tam, gdzie ja bym teraz naprawdę potrzebował tego. Gdzieś w wiosce. Zaraz obok. Albo na nawet może być, nie obrażę się. Okej, wrzuciło mnie chyba... to widziałem chyba z tamtego miejsca, jak byłem tutaj niedaleko jeszcze. No ale no... Nie, nic mi to nie dało, nie ma nigdzie wioski dookoła. A wiecie co, może spróbuję gdzieś tam przebiec się dalej. I może wtedy w jakieś inne miejsce mnie wrzuci, w sensie... Dwa razy byłem już w miejscu, które kojarzę. Więc jest szansa, że zaraz mnie wrzuci do wioski. No proszę, żeby tak było, bo to... Generalnie to ja uważam, że nawet jakbym już do Netheru się dostał, to i tak będzie osiągnięcie, bo pokonanie smoka to ja nie wiem jak to... Na inną wyspę będzie mnie gdzieś tam wysyłało, albo będzie teleportowało mnie w nicość, no też jest taka szansa. Okej, ja generalnie jeszcze potrzebowałbym się przespać w tym momencie. No fajnie, dzięki wielkie. To żeś mnie wysłał, no. To żeś pomógł. Minus 1400 na 1000. Ja musiałbym, wiecie co, chyba określić sobie, w którym miejscu była wioska. Tak będzie najlepsze chyba wyjście i wtedy próbować kierować się do niej, ale... Kurde, z drugiej strony czy kierowanie się do niej nie będzie... Bezsensowne, bo wtedy na inne kordy mnie wyrzuci. Boże drogi. Wiecie co, chociaż jakbym owce znalazł, bo tutaj zaraz będzie naprawdę problem, że będzie mnie teleportowało w nocy pod jakiegoś moba, ja nie będę w stanie nawet uciec. A wszyscy co teraz się śmieją, że Gałgan głupi nie umie przejść, to sami, no, no i dupa, no i tam jest wioska, a ja mam 10 sekund. Dawaj mnie tam, proszę, minus 1400, minus 1600, ona jest gdzieś na minus 700, na minus 300. Uwaga. Czy będzie chociaż, no dobra, no, nawet nie są kordy podobne, nie? Fajnie. O, jestem znowu w dżungli. Dzięki wielkie, to bardzo przydatna sytuacja. No i co teraz mam zrobić? Geronimo, mam walnąć w dół na ten, na kamienie? Znaczy, nawet kamieni tutaj nie ma. To są same liście. TNT mogę... Ja tego TNT nie zebrałem. Brawo, no geniusz. Co za książka w ogóle? Channeling, okej. Okay. No i nic sobie nie zrobię z tego, co mam. Dobra, za 20 sekund mnie gdzieś wydupi znowu. No, kurde, oby w końcu gdzieś koło wioski, żebym się przespał i szybko tego golema załatwił. Już wtedy będzie prościej dużo. No i żeby dał mi od razu z 5 żelaz, nie? Albo chociaż te 4. Chociaż będę zadowolony, że bez tej tarczy, bo wątpię, że gdzieś tam do twierdzy się dostał. Okej, jest szansa, że gdzieś tutaj będzie wioska. Taka duża nawet bym prosił. Już nawet nie żądam, już proszę, żeby gdzieś tutaj była. Okej, mobów trochę jest. Te mi rozświetlę drogę. Dziękuję ci bardzo. Ale czy tutaj gdzieś... Chłopie, nie chcę takiego boosta, co ty mi przyspieszasz. Nie, no to ja nie widzę totalnie. Jedną wioskę miałem, no ale teraz walka z nimi, no... Człowie, Boże drogi, no po co ja z nimi walczyć, jak to bez sensu na ten moment? No idź mi z tym małym jeszcze, ja nie chcę z nim walczyć, totalnie. 20 sekund, proszę weź przeżyj to, chłopi. Nie, ale... Brakuje mi słów w tym momencie. Dobra, 4 sekundy. Proszę wioska, tym razem wioska. Daj mi tą wioskę. Już? Czy ja znowu jestem w tym samym miejscu, co przed chwilą? Okej, tu może być wiocha. Czekaj, tu może być wioska. Bo to jest ta polana taka pusta, to może być... Jest! Mamy to, dobra. Ja się szybko mogę przespać. Weź, nie śpi, weź łóżko ze sobą po prostu. I golema, jak najszybciej golema trzeba odłóc. I mamy prostą drogę wtedy już. Już będzie dużo prościej, żeby się gdziekolwiek dostać. Dawaj, to robimy. Tylko teraz jakby golema jeszcze mi dali, nie? Dobra, u góry jest golem. Jak ja mam tam do góry wejść? No proszę cię, Boże, drogi, 30 sekund. Dobra, dawaj. Dawaj łóżko. Wypad z tego wyra. Nie ma czasu teraz na takie pierdoły jak spanie. Dobra. Nie. Nic z tego. Nie ma opcji w ogóle. No mogę się przespać jedynie, no chociaż taki plus, ale to... Boże, już tak blisko byłem, żeby to żelazo dorwać. Dobra, bierz to łóżko ze sobą, bo to i tak bez większego znaczenia. Czekaj, wejdę sobie gdzieś wyżej, zobaczę, czy może gdzieś to będzie jeszcze wioch, ale... No, i gdzie ja jestem w tym momencie? O Boże, jeszcze jak wysoko. Gdzie ja jestem? Okej, tam jest ta dżungla. Cały czas kołuję wokół jakby jednych tych kordów, nie? Jest ta dżungla. Tam są te pola i tam dalej jest ta wioska, w której przed chwilą byłem, na to wychodzi. Nie, no ja sobie poczekam po prostu i zobaczymy. Może w tamtą stronę mnie gdzieś wyślę. Bliżej tego, tej sawany, albo czy tego po prostu, żeby było, no... Bliżej po prostu wioski. Teraz nawet nie opłaca mi się iść w sumie. Okej, i udało się. Jest pustynia, jest polana, może będzie wiocha? Czekaj. Dawaj, może się uda. Nie, w tą stronę nic nie ma, tutaj się kończy droga. W tą stronę już poszedłem na samym starcie, a tam pewnie gdzieś będzie już wioska, nie? Wiesz co? Chociaż gravel bym sobie wziął, jak już tutaj jestem, bo nic więcej nie zrobię tyle dobrego, chociaż jeżeli... Ej, no weź mi wydrop, 30 sekund mi tylko zostało. No tak, jak wcześniej miałem RNG, że za pierwszym razem, czy tam za drugim mi wypadało, to teraz w ogóle mi nie dropnie, bo po co, nie? O, mam, dobra, okej. Kolejne osiągnięcie ważne, dobrze. 10 sekund. O Boże. Najlepiej to by było, jakbym chyba siodło i konia sobie ogarnął, żeby szybciej gdzieś tutaj się przemieszczać na tym terenie. No dobra, jest pustynia. Wioska? Gdzieś blisko?
Okej, widzę tam to. Może tam być skrzynka, w skrzynce coś może będzie. Złota i tak nie wezmę, bo nie mam żelaznego kilofa, nie? Więc dużo mi to nie dało. Okej, tam jest... Tam już byłem chyba nawet, z czego się orientuję. Jest w ogóle skrzynka? Jest, okej. Okej, mamy samorodki, mamy zapalniczkę, więc mam z głowy. A samorodków jest ile? 13. Zrobię z tego tylko jedną sztabkę żelaza. O chłopie, to dużo mi to nie dało. Ale plus jest taki, że mam dwie sztabki, że jak golem mi wyrzuci jedną, to i tak już jestem do przodu. Oby tak było. No tam pewnie jest wioska, nie? Teraz jestem na kordach minus 600 na 2000. Jakby to się odwróciło, może gdzieś będzie, no. Łyczek kawusi. Co by się pobudzić? Wioska! Mamy to. Dawaj do tego golema. Szybko. Ja w tej wiosce już byłem, czy jeszcze nie? Czekaj, tutaj jest, kurde, nie, czy do... Dobra, dawaj do tego najpierw, będzie bliżej. A tu jest skrzynka w teorii, nie? Dobra, dawaj tą skrzynię. Dobra, mamy 3 obsydiany, w razie czego będzie można sobie portal zrobić, tylko teraz 30 sekund mi zostało na utłuczenie go. Dobra, dawaj. Już się chyba wyrobię, co? Proszę, no ten czas za szybko. Ja mam naprawdę wrażenie, że ten czas za szybko leci. Człowieku, przecież to jest nie do zrobienia w ogóle. Przecież ja się tutaj zamęczę. Jedyna moja nadzieja to taka, że trafię z powrotem do tej wioski, w której byłem przed chwilą i go ubiję, bo inaczej to ja nie wiem. Tu nie widzę opcji żadnej, nie? Dobra, i co teraz mamy? Okej, może będzie wiocha już? Jo, dupa, nie z tej strony. Takie tam odkurzanie pustyni przy okazji. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? 10 sekund, proszę, dajcie mi w końcu przejście gdzieś dalej. No i tyle z mojego workbencha zostało w zasadzie, nie? To jest najważniejszy pojedynek na świecie, moi drodzy. Uwaga, która lama wygra? To jest pojedynek mistrzów. One sobie w ogóle zadają wrażenie, jak tak na siebie plują, czy tak średnio? Nie zdążysz. Zdążyła. Tu lawa gdzieś była przed chwilą. Ups. Źle wróży. No dobra, to jest ta polanka, na której cały czas się kręciłem chyba. No dupa, to w ogóle inne miejsce jest. No Boże drogi, to w ogóle w tym miejscu jeszcze nie byłem. Wiecie, jakby 3 obsydiany mam, możliwe jest to, że nie będę potrzebował... możliwe, że nie będę wcale potrzebował tej reszty. W sensie, gdybym znalazł jeszcze jeden diament, gdybym znalazł portal, który już jest w połowie zrobiony, to szansa jest taka, że mogę sobie portal odpalić bez wchodzenia do wioski nawet, no nie? Nie, przede wszystkim będę musiał zapisać kordy, że potem do tego portalu trafić. Ej, myślę, że to jest plan. Trzeba tak robić. Idziemy. Dobra, kordy nie bardzo mi odpowiadają, ale gdzieś tutaj może coś będzie się kryło, czy nie? No pewnie, że nie. No po co? Na co to komu przecież? Jakiś opuszczony portal chociaż, cokolwiek? Jakby to jest już jedna z moich nielicznych szans, że tym sposobem mi się uda. Nie no, co ty, to ja niczego nie widzę. Człowieku. Tam jest wioska, a tutaj jest ten, ale to... Jest za daleko, mi zostało 20 sekund, zanim tam dojdę. Nie no, ja nawet nie próbuję już tutaj dojść, bo to bez sensu. Jedna sekunda, dobra. I teraz mamy... Bez jaj znowu w dżungli. I cyk. Ej, spalmy to. To jest świetny plan. Będę może wiedział potem, gdzie mam się kierować, jak mi się ten ogień rozniesie wszędzie. Brzmi jak świetny plan, co? No i proszę bardzo. I teraz już nie będzie więcej tej lasu. Dobra, sekunda. Nic się nie stało, mnie tutaj nie było. Ej, zdążę się wyspać, mnie przeteleportuje podczas spania. Co się wtedy stanie? Przeteleportuje mnie z łóżkiem, czy... Co wtedy może się stać? Ej, a w tym nie masz przed nim skrzynek na dole? Gdzieś tam pod wodą? Czy mi się tak tylko wydaje? Nie, nie ma. No to tyle się udało z tego, no. I nic mi to nie dało. To w ogóle nie ma rzeczy, Fire Protection, ale no po co mi to, Boże drogi, to i tak... Nawet nie dam rady zrobić portalu, bo brakuje mi za dużo bloków. Chociaż to jeden... Czekaj, raz, dwa, jeden... Nie no, brakuje mi jeszcze jednego, nic z tego nie zrobię już tutaj. Gdyby to jeszcze był jeden obsydian, to... Ej, może bym zdążył, nie? Dawaj. Dobra. Dawaj, zrobię to. Dawaj. Mamy czas, 30 sekund aż. Ale fartło się teraz. Człowieku, Boże drogi, dawaj go. No padaj, zbychu, ile możesz stać? No, dobra, mamy to. Ile żelaza dostałem? 4. Okej, okay. Ej, starczy mi na wiadro, na resztę rzeczy nawet bym powiedział. Nice, jest dobrze. Dobra, jest wiaderko, mamy w zasadzie dużo rzeczy teraz. Okej, fartło się. Nie, i tak tego nie podniosę już chyba teraz. Dupa. No bez jaj, gdzie mnie teraz wywaliło? Boże drogi, to jest jeden z naprawdę dłuższych odcinków chyba, jakie robiłem, bo... A w dalszym ciągu nie mogę nic zrobić, to ciebie wywaliło, Boże drogi, o co tutaj chodzi? Już nie mam szans przecież nawet się stąd wydostać, zaraz mnie teleport nie gdzieś jeszcze nie wiadomo gdzie. No to są jakieś jaja już w tym momencie. No coś tak się nie robi człowiekowi przecież. Już tyle rzeczy zdobyłem, to potrzebuję lawę. To gdzie mnie wywaliło? Tam gdzie jest lód, no pewnie, że tak. Perfekcyjny dobór miejsca po prostu pod to, co robię. Boże drogi, człowieku, mam. Ale te...
Ten nic nie daje, chyba że to rozwalę. Ale nie zdążę go rozwalić już chyba. Nie no, nie mam szans, żeby to rozwalić. Ale mam jeszcze więcej obsydianu. Nie no, gdzie? No tym kilofem to ty wiesz co ty możesz? Kurde no. Ale dobra, no. Oj, ja tutaj byłem już kiedyś. O tym mówiłem, biegliśmy wtedy tutaj, co wcześniej widziałem ten portal, no nie? Tylko no, ten mi nic nie daje. Jakby udało mi się znaleźć tamten portal, co był chyba przy... On był w dżungli? Tam brakowało mi naprawdę niewiele bloków, no nie? Ten jeden tutaj mi tylko psuje całość. A tak to wystarczą mi dwa, ja i tak w tym momencie ja masz sześć. Chyba, żebym sobie zrobił... No, nie no, nawet na żelazny kill off mi nie starczy, no nie? Ani na diamentowy. Kurde, no nie mam co zrobić. Złotem i tak tego nie wykopię. Dobra. Jesteśmy w dżungli. Gdzieś tutaj był portal. No i proszę bardzo. To jest ten, co już tutaj chyba byłem. Okej, weź to złoto. Dokańczamy. Dawaj to. Idioto! Ty idioto! Coś ty zrobił najlepszego teraz. Idioto! No nie! Tak dobrze brzarło! Ja nie wiem, czy ja w tym momencie już nie zaprzepaściłem całkowicie swoje szanse na przejście tego. Mhm. Zaprzepaściłem. To już jest... No debil. Człowieku debil. Nawet ani jednego obsydianu już nie zostało. Ja tak uwielbiam, jak mnie teleportuje właśnie jeszcze gdzieś pod ziemię. To już w ogóle jest sympatycznie, nie? Właśnie uwielbiam. Gdzie jest... No nie, nie, nie. Dlaczego... Boże, to cieszę z takiego pecha mieć człowieku. No nie gadaj, że kolejny portal tutaj jest. A ten jak wygląda? Ile tu mu brakuje? O Boże, tutaj więcej brakuje chyba. O nie, tutaj jest zepsuty. No nie, no nie, no nie, no nie. Z dwóch tej tak nic się tutaj nie uciąłam. Z jednej strony fart, z drugiej pech, ale to i to się... się zesrało. Najgorsze co teraz jest, to, że... Idzie noc i ja już nie mam chyba nadziei tutaj na to, że ja coś zrobię, naprawdę, to jest bez możliwości przejścia. Znaczy, nie, dostałbym się do Netheru, tylko to moja wina, ja to zepsułem, po raz kolejny chyba zresztą. Zawsze w którymś odcinku coś muszę zepsuć, to jest niemożliwe. Ale dobra, sprawdzamy to, co się stanie, jak się położę do łóżka, będzie chciał mnie przeteleportować, nie? Czy to... czy to mnie przeteleportuje, czy po prostu zostanę w tym miejscu? 10, 9, 8, 7, 6... 5, 4, 3, 2, 1. Co się stanie? Nie teleportło mnie chyba. Zostałem w tym samym miejscu. I o ile może byłby taki sposób na przejście tego, tak... nie. Noc za rzadko się zdarza chyba. No ta. No ta. Dobrze, że zapisałem sobie, gdzie to było, nie? Dobra, ja rezygnuję, moi drodzy. Jak chcecie, to sami spróbujcie to przejść. Jeżeli komukolwiek się uda, to gratulacje, bo to jest naprawdę trudne do przejścia. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Mam nadzieję, że sobie czapeczkę w górę. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia razem. Siemanko, cześć. Pa, pa.